kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj mam dla Was taki filmik z dekorowaniem pokoju Wiktorii, z takim a la holem zakupowym z Allegro. Wszystkie te rzeczy Wam teraz pokażę i pokażę Wam, w jakim one docelowo miejscu będą stały, jak się prezentują. I co? Zapraszam Was do oglądania. Jako pierwszego pokażę Wam tego słodkiego i uroczego hipcia. Taki stołeczek, z którego Wiktoria jest tak zadowolona. Powiem Wam, że mi taki stołeczek do pokoju Wiki marzył się już jakiś czas, stacjonarnie u nas. One są bardzo drogie, bo są dwa, a nawet trzy razy droższe. I za każdym razem sobie mówiłam, nie Aga, to troszeczkę jest za wysoka cena. A uwaga, na Allegro znalazłam go za jedyne 47 zł, więc cena naprawdę super. I powiem Wam, że ten wzór podoba mi się jeszcze bardziej niż te, które widziałam tutaj stacjonarnie u nas. Wygląda on tak. Jest przepiękny. Wiktoria na nim i siedzi, i się bawi, i udaje, że jeździ, więc sprawdza nam się naprawdę fajnie. I pokażę Wam teraz, gdzie znalazłam dla niego miejsce. Jak widzicie, tutaj obok szafki mieliśmy taką lukę, która po prostu nie wyglądała zbyt fajnie. A teraz zadomowił się właśnie tutaj nasz piękny hipcia i tutaj będzie on stał. Kolejny będzie taki kosz, worek na zabawki. Tego u nas nigdy za wiele, on jest troszeczkę pognieciony. Wybrałam wzór z takim, jak widzicie, słonikiem, z takimi uszami i uwaga, Wiktoria już wchodziła w ten kosz. I spokojnie daje radę, bo wytrzymuje jej 12 kg, więc nie jest źle, a nawet powiedziałabym, że bardzo dobrze. Chciałam coś bardziej porządnego i ten woreczek był przeceniony z 50 zł na, uwaga, podgląd, na 30, więc naprawdę fajnie. Prezentuje on się tak. Powiem Wam szczerze, że ja czasami już nie wiem, gdzie te zabawki mam trzymać i chować. I on jest naprawdę spory, więc teraz nie będziemy mieli żadnego problemu. I planuję postawić go tutaj obok łóżka, jak będzie się wchodziło, od razu będzie rzucał się w oczy. A to dlatego, że Wiktoria ma dużo takich ulubionych swoich pluszaczków, z którymi naprawdę lubi spać. I jak się ścieli łóżko, to już nie ma się za bardzo co z nimi zrobić i tak się je przekłada. A tutaj będzie odpowiednie miejsce właśnie na te pluszaki. Kosz jest naprawdę bardzo duży, więc pomieści je wszystkie. Jest w fajnym kolorze i jest naprawdę fajnie wykończony. Te takie detale robią naprawdę robotę, słuchajcie. Słonik wygląda bardzo uroczo. Tak będzie prezentował się nasz kosz. Oczywiście musimy go jeszcze troszeczkę rozprostować, ale uważam, że już wygląda naprawdę fajnie. I pora na lampkę, którą też już bardzo długo chciałam kupić. Jest to taki różowy, piękny zajączek z wielką głową. Ona jest na dotyk, wystarczy dotknąć tutaj w tym miejscu i lampka się zaświeca. Ma ona trzy rodzaje światła, które za chwilę Wam pokażę. Jak widzicie, wygląda ona tak, jest na kabelek do gniazdka i u nas nie będzie ona stała na szafce nocnej. Znaleźliśmy dla niej miejsce w takiej szafce krzyżaku, ponieważ tutaj prezentuje się fajnie i Wiktoria często bawi się na podłodze i po prostu zaświeca sobie światełko. I tak jak mówiłam, są trzy rodzaje światła, takie naprawdę delikatne, średnie i bardzo mocne. Fajnie wygląda ten królik, ma takie fajne detale, okulary, tutaj ten pyszczek. No, prezentuje się naprawdę super i bardzo, bardzo tutaj pasuje. I kolejny jest tutaj pluszaczek z bajki Bing. Wiktoria uwielbia tą bajkę, ja nie wiem, ale po prostu to jest jej ulubiona bajka w tym momencie, więc postanowiłam wybrać jej właśnie takiego króliczka. Jest on bardzo fajnie dopracowany, jak możecie zobaczyć. Jak go Wiki zobaczyła, to po prostu padła z zachwytu i była tak szczęśliwa. Ja go wzięłam, żeby Wam pokazać i za chwilę będę musiała jej oddać. No i słuchajcie, gdzie wędruje ten Bing? Oczywiście będzie z nią teraz spał. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj nawet jak piła herbatkę i jadła śniadanie, to on jej towarzyszył. Więc myślę, że to będzie kolejna jej ulubiona zabaweczka.
Taki Bing kosztuje 29,90, więc też fajnie opłacało mi się go kupić właśnie na Allegro. Już rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest pościel. Pościel w taki wzór, ona jest chyba w takie drzewka, które wyglądają trochę jak lody moim zdaniem. Zaraz Wam otworzę i pokażę, jak to wygląda. I od razu założymy tą pościel, żeby zobaczyć, jak się prezentuje. Okej. Ona jest dwustronna, słuchajcie. Z tej strony ma taki różowy, jaśniutki materiał, takie kropeczki, kwadraciki. Troszeczkę tego nie widać, ale myślę, że jak ja to założę, to będzie wyglądało lepiej. A z tej strony jest miętowa, właśnie w te drzewka, które wyglądają, tak jak mówię, prawie jak lody. Pościel kosztowała 59,90, to jest 100% bawełna, satynat z tego co widzę, więc cena też fajna. Tutaj jeszcze raz Wam pokażę, jak ona wygląda na obrazku. I teraz ją zakładamy i zobaczymy, jak będzie się prezentowała u Wiktorii w pokoju. I tak się prezentuje pościel po założeniu. Tak, tak, ja wiem, że ją jeszcze trzeba uprać i wyprasować, ale chciałam po prostu Wam pokazać, jak wygląda. A wygląda moim zdaniem naprawdę ekstra, pomijając to, że jest pognieciona. I materiał jest też bardzo, bardzo fajny. O cenie już nie wspomnę. O, możecie tutaj zobaczyć w całości. Tak jak mówiłam, jest dwukolorowa. Tutaj możecie zobaczyć ten wzór z drugiej strony. Ja jednak będę ją zakładała na stronę tą miętową, bo tak mi się po prostu bardziej podoba. Powiem Wam, że ja jestem bardzo zadowolona z zakupów. W sumie całą wyprawkę dla Wiktorii kupiłam również na Allegro, ponieważ ceny były najniższe. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wszystkie linki zostawię Wam na dole. I dziękuję za oglądanie. Pa, pa!